Witamy. Dzień dobry, poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Łapiński w naszym studiu. Dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór panu i państwu. Dobry wieczór. Podpisał się pan pod doniesieniem do prokuratury na polityków Platformy i tego, co mówią o wypadku pani premier? Nie, słyszałem, że takie chyba doniesienie, znaczy ja nie wiem, czy w ogóle to doniesienie jest, bo ma być. Z tego, co wiem, to jest tylko do wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. Ale... Na razie, ale jest też rozważane takie doniesienie do prokuratury. Rozumiem, że na razie go nie ma. Tego nie wiem, ale podpisze pan? Doniesienie nie potrzeba 15 podpisów. Ale ktoś tam musi je zanieść, rozumiem, że pan też mógłby. Jak pod ustawą, więc myślę, że wystarczy jeden czy dwóch posłów, żeby to podpisali, bo to już nie jest kwestia w liczbie podpisów. A zgadza się pan z zarzutem, który pada pod adresem opozycji, że opozycja się wygłupia, wtrącając się do śledztwa, tak mówi marszałek Terlecki? Znaczy, ja mam wrażenie, że opozycja się trochę pogubiła, bo jednak upolitycznia bardzo mocno to zdarzenie, ten wypadek. A czy tego samego nie robi szef MSWiA, panie pośle, kiedy mówi, że ten kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku jest winny? Na pewno trzeba unikać kategorycznych stwierdzeń w tej sprawie, bo o tym, kto jest winny, zdecyduje sąd. Natomiast z tego, co wiem, to minister spraw wewnętrznych miał konferencję prasową i był też o to pytany. No, ale mówił, winny był kierowca Fiata, który jego zdaniem złamał prawo. Mi najbardziej jest szkoda tego młodego mężczyzny, czy młodego chłopaka, bo on też przeżywa pewnie to, co się stało. I jest, mam wrażenie, wykorzystywany przez posłów opozycji, którzy za 2, 3, 4 miesiące o nim zupełnie zapomną. Zbiją sobie troszeczkę kapitału politycznego na nim, troszeczkę rozpoznawalności, a znając ich, znając panów posłów Platformy i Nowoczesnej, za kilka miesięcy o nim zupełnie zapomną. Pani premier pisze w liście do tego kierowcy właśnie, że niektórzy politycy opozycji próbują wykorzystać to zdarzenie do swoich interesów i dodaje, dla mnie to działanie nieuczciwe i haniebne. Które działania opozycji są haniebne? Znaczy, panie doktorze, jeśli ja następnego dnia po wypadku słyszę w sobotę jeszcze około południa od pana posła Budki, że oni będą zawsze stawać w obronie obywatela, jeśli ten obywatel jest w zderzeniu z państwem PiS. I to mówią te osoby, które w czasach rządów Platformy nie robiły nic, kiedy obywatele byli w zderzeniu z państwem Platformy, kiedy państwo Platformy wchodziło do tygodnika Wprost, kiedy państwo Platformy wrzucało tysiące warszawiaków na bruk w wyniku dzikiej prywatyzacji. Kiedy państwo Platformy wchodziło rano do młodego człowieka, który prowadził stronę antykomory.pl lub wysyłało na Uniwersytet Jagielloński kontrolę, dlatego że ktoś napisał pracę magisterską, taką, a nie inną. I wtedy działała opozycja, w Prawo i Sprawiedliwość. I to, co robiła opozycja wtedy, było haniebne? Ale nie robiliśmy tego, w takich przypadkach i tak koniunkturalnie. Mam wrażenie, że naprawdę wtedy trzeba było bronić pewnych spraw. Jeśli, a teraz jest inaczej, bo Prawo i Sprawiedliwość jest po drugiej stronie. Czy fakt, że opozycja pomogła w znalezieniu adwokata, to jest haniebne? Niech pomagają, tylko mam wrażenie, że mam nadzieję, że pomogą też tysiącom warszawiaków, którzy zostali wyrzuceni ze swoich mieszkań, też, że pan pomogą w znalezieniu adwokata. Ojciec kierowcy, pewnie pan to słyszał, skarżył się, że nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie zaoferował takiej pomocy poprosił posła Nowoczesnej o wsparcie. Ja mówię o czymś innym, o czymś takim, że dzisiaj ten młody człowiek nie został przecież ani aresztowany, ani zatrzymany. Nie wpadła do niego rano policja, ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale szef MSWiA już powiedział, że ten człowiek jest winny. Nie, powiedział chyba tylko relacjonował cytat, relacjonował to, co przekazała policja, ale wie pan, no... Panie pośle. O winie zdecyduje sąd, dlatego ja na przykład unikam... Szkoda, że tego szef MSWiA wtedy nie powiedział. Ja w tej sprawie unikam kategorycznych sądów, bo to, co jest pewne, to, że zdarzył się ten nieszczęśliwy wypadek. Dobrze, że zakończył się bez jakby ofiar śmiertelnych, a to na ile kto jest winien, na ile kto złamał przepisy lub nie dochował ostrożności, to zweryfikuje sąd. Panie pośle, a dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce teraz donosić do prokuratury na posłów Platformy w sprawie wypadku, a nie doniosło na polityków, którzy blokowali mównicę sejmową? Ja uważam, że politycy powinni się ścierać na argumenty, na siłę argumentów, a nie na argument siły. Czyli nie powinni składać na siebie doniesień do prokuratury? Doniesienia do prokuratury powinny być ostatecznością, kiedy faktycznie jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Czyli to jest zły pomysł marszałka Terleckiego, żeby donosić na posłów Platformy? Kiedy w inny sposób nie można wyegzekwować prawa. Na przykład jeśli chodzi o kupowanie mównicy, to te złamanie regulaminu Sejmu można wyegzekwować skutecznie w inny sposób regulaminowy, to znaczy nałożyć kary finansowe. Tyle, i to będzie panie chyba pośle, najlepsze. Że pan prezes Jarosław
Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej mówił, że to było przestępstwo zapisane w kodeksie karnym w rozdziale przestępstwa przeciwko państwu. Podawał paragrafy. Robił dokładnie to samo, co szef MSWiA wtedy. No, podawał paragrafy z tytułu, których ewentualnie można się zastanowić, czy zostały one naruszone. Tylko tak, pan, na końcu będzie tak, że z jednej strony prokuratura będzie się tym zajmować naście miesięcy, potem sąd będzie się zajmował kolejnych kilka lat. W międzyczasie posłowie Platformy zrobią z siebie męczenników i będą latać po Sejmie z pastą do zębów i szczoteczką, mówiąc, że za chwilę będą pewnie aresztowani, a za kilka lat na koniec pewnie, znając nasze sądy, to sądy uniewinnią ich i powiedzą, że to była albo niska szkodliwość społeczna czynu, albo działali w stanie wyższej konieczności. Panie pośle, a słyszał pan o tym? A kwestia regulaminowa można rozstrzygnąć dość szybko. Prezydium Sejmu nakłada kary za złamanie regulaminu, raz ciach, ciach. No i niech teraz któryś z posłów Platformy zacznie wybiadolić, że dostał 500 czy 1000 złotych. Słyszał pan o tym, że Donald Tusk ma zostać objęty europejskim nakazem aresztowania? No nic mi o tym tu nie wiadomo. Financial Times pisze, że Jarosław Kaczyński sugerował taki scenariusz w rozmowie z Angelą Merkel. Mhm. Tylko, że tam z tego, co słyszę, to jest na zasadzie trochę takiej, nie chcę powiedzieć, że bazarowej czy magla, że jedna pani drugiej pani coś tam powiedziała, że gdzieś coś usłyszała, ktoś gdzieś usłyszał, ktoś gdzieś zrelacjonował, jeden dyplomata, drugi. Czyli nie ma nic na takiego. Rzeczy? Ja nie słyszałem o czymś takim, żeby akurat w jakiś sposób tutaj Donald Tusk był zagrożony europejskim nakazem aresztowania. To pozwolę panu trochę przypomnieć pewne rzeczy. Po rozmowie z Angelą Merkel, pan profesor Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, mówił, że wobec Donalda Tuska toczą się różne postępowania, w których może być jakaś jego odpowiedzialność polityczna, prawna, karna. Znaczy ja słyszałem tylko o kwestiach związanych z katastrofą smoleńską czy z aferą Amber Gold, gdzie no, pewnie będzie badana też zachowanie czy rola Donalda Tuska, ale czy są wydaje mi się, że w tej chwili cały czas, jeśli są jakieś śledztwa, to w sprawie, no a właśnie, nie przeciw czy są komuś. Postępowania wobec Donalda Tuska jakiekolwiek? Panie doktorze, to trzeba pytać ministra sprawiedliwości albo lepiej prokuratora generalnego, żeby wiedział, no bo ja nie mam wiedzy, jakie postępowania się toczą w iluś tam kilkudziesięciu prokuratorach ale w Polsce. Ale są politycy PiSu, którzy o tej odpowiedzialności karnej mówią dość chętnie i ochoczo. Na przykład, gdy Ewa Kopacz mówi, że Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich, Krystyna Pawłowicz, pani profesor, poseł, pyta w portalu społecznościowym, ale jak z celi prowadzić kampanię wyborczą? No z celi ciężko, chociaż zdarzały się przypadki burmistrzów, którzy z celi coś byli. To skąd pani poseł Pawłowicz wie, że Donald Tusk trafi do celi? A mówiąc serio, ja nie wiem. Ja wiem na przykład, że Donald Tusk ponosi odpowiedzialność polityczną za 8 lat rządów czy 7. Kiedy był premierem, za liczne błędy czy zaniechania. A to jest zupełnie co innego, odpowiedzialność polityczna. Myślę, że prawda? Najlepiej, gdyby był z tej odpowiedzialności rozliczany. Natomiast jeśli miał być rozliczany z jakichś spraw karnych, no to muszą być odpowiedni materiał dowodowy zebrany przez Platformę. Przez prokuraturę. Pośle, ja nic o czymś takim nie wiem. Jeśli posłowie coś wiedzą, to proszę się o nich pytać. Aczkolwiek jeśli chodzi o aferę Amber Gold, no to na pewno będzie musiał zeznawać przed komisją śledczą, bo jest kilka ważnych pytań do niego. A jak z Amsterdam, znów w Warszawie, pan będzie dzisiaj na stadionie? No, może się uda wybrać jeszcze. To pan nie wie jeszcze, czy pan idzie na ten mecz? O, idę. Będzie pan jednak. To jaki będzie wynik? No, ja bym się nie miał nic przeciwko temu, gdyby mecz się zakończył takim wynikiem jak wczoraj Bayern Monachium, Arsenal London. Już teraz. To by było 5-1, ale wie pan, no najlepiej jakby Legia nie straciła bramki, a strzeliła ze dwie, to też byłby dobry wynik. 2-0 na przykład, to jest dobry zadatek na Amsterdam. Rozmawiamy dalej na RMF24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam.